Marek Siwik, KP Sport. Zapraszam na kolejny odcinek Futsal Raportu, gdzie tradycyjnie podsumujemy ostatnią, już 20. kolejkę Futsal Ekstraklasy. Za nami 6 kolejnych spotkań, gdzie dwukrotnie zwyciężali gospodarze, a czterokrotnie wygrywali goście. Zresztą bardzo ciekawa sytuacja, gdyż to szóstka najlepszych zespołów po 19 kolejkach spotkała się z gorszą szóstką i cóż powiedzieć, ta lepsza szóstka wygrała każdy swój mecz, więc teraz klarownie widać, które zespoły walczą jeszcze o medale, a które już tylko o utrzymanie w lidze. W tych 6 spotkaniach padło aż 37 goli, z czego 18 strzelili gospodarze, a 19 goście. Najwięcej bramek oglądali kibice w Duńskiej Woli, aż 11, najmniej natomiast w Chorzowie, tam padły tylko 3 gole. Najlepszym strzelcem w tej kolejce okazał się Michał Marciniak, który zaliczył hat-tricka, grając przeciwko AZS-owi USIE Katowice. Zatem przenieśmy się od razu na ulicę Złotą do Duńskiej Woli. Tam lider futsal Ekstraklasy Gata Active spotkał się z zespołem AZS-u USIE Katowice. Na pewno faworytem w tym meczu byli duńskowolanie, którzy jeszcze za wszelką cenę chcieli na pewno zmazać ze siebie tą ostatnią porażkę z FC Toruń na wyjeździe. Natomiast katowiczanie jeszcze po ostatniej kolejce przegrali 6-1 z rekordem Bielsko-Biała i na pewno wiedzieli, że przed nimi kolejny ciężki mecz, z którego ciężko będzie wywieźć punkty. I spotkanie zaczęło się bardzo dobrze dla gospodarzy. Już w pierwszej minucie bramkę zdobył Stanisławski. 7 minut później wynik dla Zduńskowolan podwyższył Szybczyński. A od minuty 11 prawdziwa kanonada goli gospodarzy. Najpierw do siatki piłkę skierował Marciniak. Ten sam zawodnik minutę później podwyższył wynik na 4-0. Piątą bramkę dla Gatty zdobył Sobalczyk, a w minucie 16 na 6-0 podwyższył jeszcze raz w tym meczu Michał Marciniak i tym samym dał prowadzenie w pierwszej połowie bardzo znaczące gospodarzom. W drugiej połowie udało się zdobyć honorową bramkę. Tomasz Duran dla katowiczan zmienił wynik na 6-1, jednak dalej ponownie strzelali zduńskowolanie. Najpierw na 7-1 podwyższył Sobalczyk, a następnie na 8-1 bramkę zdobył Szymczak. Jednak w końcówce meczu jeszcze udało się zmienić wynik katowiczanom. Najpierw piłkę do siatki skierował Piskosz, a na koniec na wynik 8-3 ustalił Jasiński, tym samym dając pewne zwycięstwo z Duńskowolan, którzy umacniają się w tabeli na pierwszym miejscu. Natomiast AZS UŚ Katowice bez zmian dalej będzie zajmował przedostatnią pozycję w tabeli rozgrywek. Przenieśmy się teraz na mecz, gdzie ostatni zespół futsal Ekstraklasy Gwiazda Ruda Śląska spotkał się z wiceliderem tabeli, rekordem Bielsko-Biała. Tutaj podobnie jak w poprzednim meczu, również Gwieździe nie dawało się zbyt dużo szans, tym bardziej, że kolejne straty punktów już na dobre relegowały ten zespół z futsal Ekstraklasy. Natomiast rekord cały czas goni Gattę Active Duńska Wola i walczy o to, aby być w finale, tym bardziej, że Pogoń cały czas czeka na potknięcie Bielszczan. Mecz zaczął się bardzo niespodziewanie, gdyż w pierwszej połowie prowadzenie objęli Rudzianie. Po bramce Ukraińca Dani Lejko prowadzili 1-0 przez pierwsze 20 minut. W drugiej połowie do głosu jednak doszli już Bielszczanie. Najpierw w 26 minucie wyrównał wynik spotkania Paweł Machura. Następnie 3 minuty później gola na prowadzenie dołożył Brazylijczyk Douglas i Bielszczanie mieli już korzystny wynik 2-1. Parę minut później kolejną bramkę dla rekordu zdobył Łysoń i było już 3-1. Jednak wtedy jeszcze próbowali odrobić straty Rudzianie. Na 3-2 bramkę zdobył Ariel Piasecki. Jednak w ostatniej minucie kropkę nad i postawił Wachuła i tym samym rekord Bielsko-Biała wygrał z Gwiazdą Ruda Śląska 4-2. Umocnił się na drugim miejscu w tabeli i tym samym dalej walczy o prawo do gry, o złoty medal w tegorocznych rozgrywkach futsal Ekstraklasy, a Gwiazda bez zmian z 9 punktami zamyka tabelę rozgrywek futsal Ekstraklasy. Zostajemy dalej na Śląsku, przenosimy się do Gliwic, w hali Łabędź doszło do derbów między NBIT-em a GAF-em Omega. Mecz ten poza walką o prym w miejscowości również był ważny, jeśli chodzi o układ w środku tabeli. NBIT do tej pory był na miejscu 6, a GAF Omega na miejscu 7. No i jeżeli któryś z zespołów przegrał w tym meczu, dalej musiałby się liczyć w walce o utrzymanie w rozgrywkach futsal Ekstraklasy.
Mecz ten rozpoczął się jednak bardzo dobrze pod dyktando gospodarzy. Najpierw w czwartej minucie bramkę dla Anbitu zdobył Tomasz Starowicz. 3 minuty później wynik został podwyższony. Taras Tarasowicz pisał się na listę strzelców, dając wynik 2-0. Jeszcze jednak w pierwszej połowie Gafa Omega odrobił stratę. Bramkę dla zespołu trenera Waniczka zdobył Marcin Kiłpiński i było już 2-1. W drugiej połowie ponownie lepsi na początku byli gospodarze. Jeszcze raz w tym meczu na listę strzelców pisał się Tomasz Starowicz, podwyższając wynik na 3-1. I kilka minut później jeszcze raz gracze NBIT-u podwyższyli wynik na 4-1. I tym razem to teraz Tarasowicz strzelił drugą bramkę swoją w tym spotkaniu. Jednak do ostatniej minuty Gaf Omega walczył jeszcze o korzystny wynik. Bramkę na 4-2 zdobył Maciej Mizgajski i tym samym NBIT wygrał ze swoim lokalnym rywalem 2 bramkami i umocnił się w środku tabeli, a Gaf Omega w tym samym musi w kolejnych meczach zdobywać punkty, jeśli nie chce myśleć o miejscu barażowym na koniec rozgrywek. Przenieśmy się teraz do Pniew. Red Dragon spotkało się z drużyną Red Devils Chojnice, a więc mieliśmy spotkanie czerwonych stworów. I tym samym Pniewianie liczyli na pewno na to, że zdobędą na własnym parkiecie choć jeden punkt, tym bardziej, że cały czas walczą o to, aby odskoczyć z strefy spadkowej. Natomiast Red Devils Chojnice musiało wygrać to spotkanie, jeżeli dalej chcą zachować chojniczanie szansę na grę o brązowy medal futsal ekstraklasy. Mecz rozpoczął się korzystnie jednak dla gości. Tym razem Aleksander Bondar szybko pisał się na listę strzelców, dając prowadzenie chojniczanom 1-0. Mecz był przez kolejne minuty niezwykle zacięty i kibice bramki zobaczyli dopiero w drugiej połowie, a do wyrównania doprowadził Piasek, dając wynik 1-1. Jednak w dalszej części meczu to już chojniczanie przeważali. Najpierw wynik na 2-1 podwyższył Marco Aurelio, a następnie sfinalizował ten rezultat Aleksander Bondar, dając zwycięstwo chojniczanom 3-1. Tym samym Czerwone Diabły na wyjeździe dopisują cenne 3 punkty, licząc się dalej w walce o medale w futsal ekstraklasie, a Red Dragon z Pniewy niestety traci dystans nad bezpiecznym miejscem i do ostatniej kolejki na pewno będą musieli się bić Pniewianie o to, aby zostać w futsal ekstraklasie. Przenieśmy się teraz na Dolny Śląsk. W Głogowie KGHM Euromaster Chrobry zmierzył się z drużyną Pogoni 04 Szczecin. Zespół z Głogowa cały czas walczy o to, aby nie znaleźć się w strefie spadkowej. Niewiele im brakuje, aby być na miejscu barażowym. A Pogoń 04 Szczecin cały czas myśli o walce o medale. Zajmuje aktualnie 3. miejsce i niewiele im brakuje do awansu na 2. pozycję, jednak muszą gonić punktami drużynę z Bielska Białej. Mecz rozpoczął się dobrze dla gospodarzy, bo bramkę na 1-0 zdobył Dariusz Pieczyński i to drużyna KGHM Euromaster wyszła na prowadzenie w tym meczu. Jednak jeszcze w pierwszej połowie do wyrównania doprowadzili goście. Bramkę na 1-1 zdobył Artur Jurczak. W drugiej połowie do ataku ruszyli goście, którzy cały czas próbowali odebrać zwycięstwo swoim rywalom. W 22 minucie bramkę na 2-1 zdobył Marek Bugański. Parę minut później 3. bramkę dla portowców zdobył Artur Jurczak i prowadzenie było coraz wyraźniejsze drużyny gości. Jeszcze tym bardziej, że w końcówce 4. bramkę dla Pogoni zdobył Solecki i praktycznie 3 punkty były już bardzo blisko Szczecinem. Jednak do końca walczyli jeszcze Głogowianie na 4-2, wynik zmienił Nowak. A ostatnią bramkę w tym meczu na 4-3 zdobył Piotr Pietruszko i tym samym tylko 1 bramką Szczecinianie wygrali to arcyważne spotkanie w tych rozgrywkach. Tym samym 3 punkty wędrują do Szczecina i Pogoń dalej liczy się w walce nawet o złoto w tegorocznych rozgrywkach. Natomiast drużyna z Głogowa cały czas będzie musiała walczyć o to, aby nie znaleźć się na miejscu relegacji z rozgrywek futsal ekstraklasy. Czas, abyśmy podsumowali ostatni mecz 20. kolejki futsal ekstraklasy. Przenieśmy się do Chorzowa. Tam Klirek spotkał się z drużyną FC Toruń, a my mogliśmy oglądać to na antenie Orange Sport. Wiadomo, Klirek cały czas musi walczyć o to, aby nie spaść z futsal ekstraklasy. Tym bardziej, że w ostatnich meczach Chorzowianom nie przychodziło łatwo zdobywanie punktów. Natomiast Torunianie na pewno rozentuzjazmowani po zwycięstwie z Gatem Active Zduńska Wola w ostatniej kolejce za wszelką cenę będą chcieli jeszcze do końca powalczyć o medale futsal ekstraklasy. Mecz rozpoczął się dosyć niemrawo. Dużo szans na strzelenie gola mieli gracze Clearexu, jednak swoich okazji nie wykorzystali, a znakomicie w bramce bronił Nikolaj Nagu. Jednak po pierwszej połowie było 0-0.
Dopiero w drugiej połowie przełamali się zawodnicy i o dziwo byli to zawodnicy toruńskiego zespołu. Chorzowianie nie wykorzystali swoich sytuacji, ale odpowiedź Torunia nadeszła. W 28 minucie najpierw do siatki piłkę skierował Waszak, zdobywając swoją pierwszą bramkę w rozgrywkach futsal Ekstraklasy. Kolejną bramkę dla Torunian dołożył Cleverson i było już 2-0. A jeszcze w końcówce meczu w ostatnich minutach piłkę do siatki skierował Marcin Mikołajewicz, podwyższając wynik dla drużyny Klaudiusza Hirsza na 3-0. Tym samym Torunianie wywożą cenne 3 punkty ze Śląska, a Klirek z Chorzów dalej bez punktów znajduje się na 10 miejscu w strefie spadkowej. Stąd też widzimy, że do końca, do ostatniej kolejki wszystkie zespoły praktycznie jeszcze mają o co walczyć, o co grać. Zerknijmy zatem jeszcze raz na tabelę rozgrywek, tutaj bez żadnych zmian. Górna szóstka dopisała sobie po 3 punkty, dolna niestety bez dorobku. Na czele cały czas Gatta Active, za nią Rekord Bielsko-Biała, na trzecim miejscu Pogoń 04 Szczecin, a w strefie spadkowej na 10 miejscu Klirek Chorzów, w tej 11 AZS Uś Katowice i na 12 Gwiazda Rudna Śląska. Najlepszym strzelcem po 20 kolejkach bez zmian Aleksander Bondar, który dopisał kolejne 2 bramki do swojego konta, łącznie ma już goli 27. Najładniejszą bramkę tej kolejki chciałbym nominować gola Michała Szymczaka, który znakomicie z półobrotu spod własnej bramki trafił, no być może do pustej bramki, ale jednak w niewyobrażalny sposób intuicyjnie skierował piłkę do siatki, dając 8 bramkę swojej drużynie. Na koniec tradycyjnie chciałbym nominować najlepszą piątkę minionej kolejki, a tutaj nie może zabraknąć bramce Nikolaj Naogu, który fenomenalnie bronił w meczu przeciwko Klireksowi Chorzów. Następnie w polu Michał Marciniak, 3 bramki w minionej kolejce, to na pewno nominuje go, aby znaleźć się w tej piątce minionej kolejki. Następnie nie może zabraknąć również Aleksandra Bondara, 2 kolejne gole i cenne 3 punkty dla Red Devils Chojnice. Artur Jurczak, również dobry występ, 2 bramki dla Pogoni, dały też 3 punkty w bardzo ważnym meczu w Głogowie. A natomiast jeszcze tutaj nie może zabraknąć Tomasza Starowicza, 2 gole i asysta w derbach z Gafem Omega. To również był udany występ tego gracza. Tak prezentowałaby się najlepsza piątka minionej kolejki. Na tym chciałbym już zakończyć kolejny odcinek Futsal Raportu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam tradycyjnie do komentowania naszej audycji, jak również komentowania naszych kolejnych futsalowych realizacji, na które niezmiernie zapraszam w nadchodzących dniach. To było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym Futsal Raporcie.